Za trzy minuty. Dobra. Ale czekaj, obywateli RP, tak? Słucham? Obywateli RP nie dostał. Już? Już? No za, jakaś włączony masz? No mam, raz, dwa, trzy, stoimy tu, tak? Czy, panie ministrze, czy można... Czy można, zadać jedno pytanie panu ministrowi? Nie, nie można. Przepraszamy bardzo, pan minister wyszedł przed chwilą i nie chciał odpowiadać na nasze pytania. Czy możemy się dowiedzieć od klubu, bo się w klubie chowa, dlaczego pan minister Rostowski nie chce odpowiadać na nasze pytania? Szanowna pani, spotkaliśmy się z państwem troszeczkę w innym... Ale, no ale przed chwilą wyszedł z klubu Platformy, przepraszam, przed chwilą wyszedł z klubu Platformy, przesłuchiwany przed komisją Amber Gold. Minister Rostowski tutaj się schował w czasie przerwy i nie mogliśmy w ogóle żadnych pytań, na żadne pytania nie chciał odpowiadać. Czy mogłabym się dowiedzieć dlaczego? Ale czy mogłabym się dowiedzieć dlaczego minister Rostowski? Rozumiem, że nie mogłabym się dowiedzieć. Dobrze. Informować o bardzo złym wydarzeniach, które dotykały się dzisiaj na Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Ta komisja w tej chwili trwa, jak państwo wiecie, przedmiotem orzeczenia sprawozdania Rzecznika Praw Obywatelskich do swojej działalności za 2017 rok. Pan poseł Michał Szczerno zawnioskował, aby na tym podstawie podczas tego posiedzenia mogli być obecni i brać w nim aktywny udział przedstawiciele Komitetu Obrony Demokracji, a także obywateli Rzeczypospolitej. Niestety pan przewodniczący Piotrowicz nie dość, że nie pozwolił na to, aby wymienione osoby na posiedzeniu były, ten wniosek poddany pod głosowanie. Motywował to tym, że na sali nie ma miejsca, że jest to niemożliwe ze względów organizacyjnych. Oczywiście tak nie jest, na sali są miejsca i państwo spokojnie by się zmieścili, mogliby się słuchać sprawozdania Rzecznika Praw Obywatelskich, a także zabrać głos. Czy można pytanie do Rzecznika Praw Obywatelskich w takim razie wtedy, kiedy był podwyższany wiek emerytalny i szef Solidarności nie został wpuszczony do Sejmu i na salę obrad, jak Rzecznik Praw Obywatelskich wtedy reagował? Bo rozumiem, że z kimś odrzucił. No nie można pytania zadać. Święto Praw Człowieka, ta coroczna informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o stanie przestrzegania praw i wolności oraz sprawozdanie z jego działalności jest to święto, które powinno łączyć przedstawicieli organizacji pozarządowych, ale również parlamentarzystów. Zawsze te posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka były otwarte dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. My dzisiaj zaprosiliśmy przedstawicieli Komitetu Obrony Demokracji, Obywateli RP, a jako przedstawiciel również tych osób, które dzisiaj są pod budynkiem Sejmu i zabiegają o przestrzeganie praw człowieka w naszym kraju, mogli uczestniczyć w posiedzeniu komisji. Niestety przewodniczący Piotrowicz uniemożliwił to, nie wyraził zgody na zgłoszony przez nas wniosek. Oczywiście motywując to w sposób całkowicie fatalny, mianowicie małą salą, którą tak specjalnie dobrał, żeby uniemożliwić również udział przedstawicieli większej grupy obywateli. To są działania skandaliczne. Jest to przykład również tego, że Sejm się stał twierdzą, do którego nie mają dostępu organizacje pozarządowe, obywatele. A przypomnijmy, Adam Bodnar był kandydatem na rzecznika obywatelskich nie partii politycznych, nie środowisk czy formacji politycznych. Był kandydatem obywatelskim, wybranym przez same organizacje pozarządowe. Chciałam powiedzieć w naszym imieniu, w imieniu Komitetu Obrony Demokracji, że my nie jesteśmy jakimiś terrorystami. Przyszliśmy do Sejmu wysłuchać rzecznika praw i nie przyszliśmy tutaj, nie wiem, nie przyszliśmy tutaj się kłócić ani z nikim przebywać, natomiast jesteśmy tak pilnowani, jak bylibyśmy jakimś zagrożeniem tutaj dla pracy Sejmu. Ja gwarantuję, że my takim zagrożeniem absolutnie nie jesteśmy. Jak nas państwo widzicie, nie wiem, nic ze sobą nie mamy. I to jest dla nas tym bardziej przykre i szokujące, że przyszedł taki dzień, świętował obchody parlamenta, tak, 550 rocznicę i ja nie wiem, czy na tym powinno polegać świętowanie takiej rocznicy. Opowiem, na sali był jedynym argumentem, przeszedł i się pojawił. Nie było argumenta,
Państwo zresztą w tej chwili na to zobaczyli i wyjście, że jest otwarta pusta sala kolumnowa. Teraz rozumiem, że stopi na spotkania z Jarosławem Kaczyńskim, który nie ma czasu na obecność legitymowania po posiedzeniach Sejmu, ale ma czas na spotkania z własnym klubem. To powinna zostać wybrana największa sala w Sejmie, po to, żeby jak największa liczba organizacji mogła wziąć udział w tym ważnym dniu, jakim jest informacja Rzecznika Praw Obywatelskich. A wiemy wszyscy, że w kraju nie dzieje się dobrze, więc warto o tym rozmawiać publicznie, z jak największą liczbą interesariuszy. Dlaczego przez 8 lat komisje infrastruktury odbywały się w budynku G i nie, bez pozwolenia na filmowanie, mimo że nie było playera, na przykład w sprawie autostrad, mimo że ludzie tracili pieniądze, były samobójstwa i te komisje nie były przenoszone nigdzie, przedstawiciele nie mogli przyjść i komisje odbywały się w budynku G, dlatego że... Pani redaktor, jesteśmy... A pan, kto mi odpowiada, bo ja pytam pana ministra, a pan mi odpowiada. Pan minister, rozumiem, że nie odpowie na to pytanie. Pani w gorącej wodzie kąpana. Nie jestem w gorącej wodzie kąpana. Ja nigdy nie byłem ministrem, od tego zacznijmy. Jestem posłem i posłem będę. W związku z powyższym jesteśmy tu po to, żeby wyrazić nasze oburzenie sytuacją taką, że przedstawiciele organizacji zadawać pytania. Nie mogą wejść na posiedzenie Komisji Praw Człowieka, to jest ich komisja. Ale pani opis sytuacji dokładnie pasuje do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, które są zwoływane przez pana przewodniczącego Piotrowicza. Ale ja nie rozumiem. Przepraszam, Kacper i Ignaszewski są na terenie Sejmu. Przed budynkiem G teraz walczą ze Strażą Miejską. Kacper i Ignaszewski z obywateli. Kacprzyk, a z kim, przepraszam, kim pan jest? Kacprzyk walczy? Ale kim pan jest? Ale Kacprzyk walczy i kim pan jest? Jechałem od 5 rano, żeby uczestniczyć w Komisji Sprawiedliwości z udziałem Rzecznika Praw Obywatelskich. I właściwie ja mam takie poczucie, podobnie jak Trybunał Konstytucyjny dzisiaj jest tylko budynkiem, w którym dawniej był Trybunał Konstytucyjny, tak dzisiaj ten budynek, w którym jesteśmy, zwany Sejmem, został tylko atrapą Sejmu. Jest to smutne w kontekście tych namiotowych obchodów 500-lecia parlamentaryzmu w Polsce.